zachodu. Ale panowie pójdą w sobie. Rzut karny został produktowany na Robercie. Weszliśmy bardzo dobrze, graliśmy tak jak ja oczekuję od zespołu. Tak zaczął grać lepiej, bo nie mieli co do stracenia, przegrywali 1-0, także ruszyli troszkę do przodu, troszeczkę nas zaskoczyli. Był moment taki, znowu po zdobyciu bramki, tak jak w Grudziądzu, że gdzieś znowu w podświadomości nie trzymaliśmy piłki na ziemi, w podświadomości się lekko wycofaliśmy. W pierwszej lidze Podbeskidzie to jest duża marka i każdy się tutaj nastawia raczej na mecz sezonu, tak? Jeśli gramy na Bytowi, no to dla nich to jest mecz sezonu tutaj w Bytowie. No i każdy się nastawia na to w 100%, dlatego mówię 2-0, tak się robi awansy. Miejmy nadzieję, że będzie pozytywne zakończenie. Na razie jest super. Dwa ciężkie wyjazdy, wracamy do domu z 6 punktami, tak? O to chodzi. Dzisiaj strzeliłeś bramkę, mogłeś jeszcze jedną, niestety trafiłeś w słupek, także wywalczyłeś rzut karny, no naprawdę dołożyłeś sporą cegiełkę. No tak, dołożyłem, ale gra na 11, także to nie tylko len ja, to cała drużyna tak grała, żeby ja strzeliłem bramkę. Dalej panowie, spokojnie, dopiero drugi mecz. 3 punkty jadą do Bielska. Fajnie, że wygrywamy dwa wyjazdy po 2-0, także to jest budujące. Teraz czekamy na mecz u siebie z Lechem we wtorek w Pucharze Polski i później w igry, tak? Mam nadzieję na hat-trick w lidze. Fajnie, bo otwiera się stadion, także zapraszamy kibiców i liczymy, że nam dopiszą. Mamy lidera. Hej, Bielsko, mamy lidera.